Z rodziną dobrze, nie tylko na zdjęciu. W Europie Zachodniej co czwarta firma należy do rodziny, a w Polsce już ponad milion przedsiębiorstw. To są firmy działające lokalnie. Firmy, które promują rozwój właśnie na tym szczeblu lokalnym. To są firmy, które promują przedsiębiorczość. A więc z tego punktu widzenia one odgrywają dużą rolę nie tylko ekonomiczną, ale również społeczną. Bruksela promuje rodzinny model biznesu i daje środki na wsparcie. PARP na projekt Firmy Rodzinne ma 9 milionów złotych. Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą w nim wziąć udział właściciele, współwłaściciele i pracownicy firm rodzinnych. My w tej chwili mamy już drugi projekt dla firm rodzinnych. To był projekt szkoleniowo-doradczy. Zakończyliśmy właśnie rekrutację. Mamy ponad 120 firm zrekrutowanych. Bardzo zależy nam na tym, żeby stworzyć takie przyjazną opinię o firmach rodzinnych, w ogóle o mikro, małych i średnich firmach, ale przede wszystkim o firmach rodzinnych. I prowadzimy w ramach tego projektu taką dużą kampanię społeczną Firma Rodzinna to Marka. Do tej pory przeszkolono około 300 osób z ponad 100 firm. Biznesy rodzinne są trzonem polskiej gospodarki. Wytwarzają 10% PKB, zapewniają 1/5 miejsc pracy i lepiej radzą sobie z recesją. W firmach rodzinnych jest większa determinacja do tego, żeby przezwyciężać kryzysy. W zwykłej firmie to po prostu człowiek niezadowolony odchodzi z firmy. W firmie rodzinnej jest po prostu przekonanie, że należy te kryzysy przezwyciężać, bo tylko to pozwala jakby działać dalej. Emocjonalne związanie z firmą daje człowiekowi znacznie więcej pary do tego, żeby po prostu poświęcać swój czas nawet poza godzinami pracy, nawet w weekendy. Najwięcej firm rodzinnych prowadzi biznes w takich branżach jak hotelarstwo, gastronomia i transport. Największą bolączką przedsiębiorców, i to niezależnie od branży, są rosnące koszty pracy, biurokracja i podatki, na które narzeka 46% firm. Firmy rodzinne to nie są organizmy, które posiadają departament prawny, departament organizacyjny itd., itd., jak korporacje, w których te departamenty tylko i wyłącznie zajmują się jakimś tam obszarem. To są takie omnibusy, które zajmują się wszystkim i w związku z tym, jeśli administracja tego nie rozumie, to znaczy nie może im wyjść naprzeciw. W Europie Zachodniej korporacje chętnie przejmują rodzinne biznesy i choć w Polsce większość firm zostaje w rodzinie, to sukcesja jest coraz większym problemem. Stery w polskich firmach rodzinnych trzymają głównie założyciele. Młodzi ludzie nie palą się do przejęcia firm po rodzicach. W XIX wieku tak nie było. Mój dziadek, który był w drugim pokoleniu, studiował na Akademii Sztuk Pięknych, a ponieważ jego starszy brat postanowił zostać dentystą, więc założyciel firmy, mój pradziadek, powiedział: nie masz wyboru, będziesz cukiernikiem i koniec na tym. Dzisiaj tak nie jest. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że jednak bardzo dużo młodzieży studiuje w tej chwili. No i zwykle studiuje się po to, żeby później ten zawód oprawiać i tylko część studiuje zawody związane z zarządzaniem firmą. Zarówno w Polsce, jak i w Europie zaledwie 30% sukcesorów jest gotowych przejąć firmę po rodzicach.